Dzień dobry, Klemens Noga, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów. Więc jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową, zajmujemy się tym jako organizacja od dość dawna i widzimy pewną poprawę, ale nadal niestety jesteśmy, można powiedzieć, drugim, trzecim światem nawet w Polsce. Jest bardzo mało, wydajemy na infrastrukturę, bardzo wolno się to rozwija. Jesteśmy w drugiej dziesiątce miast, jeżeli chodzi o budżet rowerowy. W tym roku to było zatrważające 4,5 miliona złotych, podczas gdy taki Gdańsk wydaje kilkadziesiąt milionów złotych. A Łódź czy inne mniejsze miasta też nas wyprzedzają. Więc tutaj widać, że nakłady na infrastrukturę są małe, więc ta infrastruktura jest bardzo wolno rozwijana. A druga rzecz, która jest bardzo, bardzo taka bolesna, to jest to, że jeżeli się już coś buduje, buduje się przy okazji remontów lub dużych inwestycji drogowych, te ścieżki prowadzą znikąd donikąd. Więc dopiero w tym roku mamy szansę na rowerowe połączenie pierwszej odległej dzielnicy z centrum Krakowa, ze Starym Miastem, czyli dzielnicy Nowa Huta. To wszystko oczywiście zostało zrobione przy okazji remontu ulicy Mogilskiej, który w tej chwili trwa, ale tutaj też są problemy. Niestety nasi decydenci nadal traktują rowery jako zło konieczne i upychają je jak gdyby w inwestycje. Nie inwestycji, w inwestycji raczej myślą podstawową sprawą przy inwestycjach transportowych w Krakowie jest myślenie o samochodach, czyli o transporcie indywidualnym, w drugiej kolejności o komunikacji zbiorowej, bo na to można dostać stosunkowo duże dofinansowanie z Unii Europejskiej, a dopiero na samym końcu o pieszych czy rowerzystach. Mówimy dużo o tym, że chcemy być prorowerowi. Prezydent Majchrowski podpisał kartę brukselską o tym, że do 2020 roku będziemy się starali doprowadzić ruch rowerowy do 15% podróży, że 15% podróży będzie wykonywane rowerem. A więc na poziomie deklaracji jest wszystko pięknie. Nawet jeżeli te pieniądze się pojawią, to trzeba je umiejętnie wydać, bo można wydać bardzo dużo na bardzo słabą infrastrukturę. I to jest przykład Mogilskiej, gdzie remont kosztuje sporo. Co prawda sama ścieżka rowerowa, same ścieżki rowerowe, infrastruktura rowerowa jest tam znikomą częścią kosztów, ale można byłoby ją o wiele lepiej zrobić, ale niestety projektanci nie traktują rowerów serio i rowerzystów serio. Zresztą tak samo pieszych. Piotr Hamarnik, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Od 1992 roku, gdy powstała w Krakowie pierwsza droga przeznaczona dla rowerów, do dzisiaj bardzo dużo się w tej kwestii zmieniło, choć wciąż przed nami jeszcze dużo do zrobienia. Na dzień dzisiejszy mamy w Krakowie około 136 km odrębnej infrastruktury dla rowerzystów, plus już pojedyncze odcinki z taką infrastrukturą towarzyszącą, czyli tam, gdzie jest ruch rowerowy dopuszczony na chodnikach, ale gdzie rowerzyści nie mają pierwszeństwa. Także ciągle przed nami zadanie, by ta infrastruktura była coraz bardziej powszechna, coraz więcej tych dróg rowerowych było w Krakowie. Operujemy na tak zwanym studium tras rowerowych, podstawowych tras rowerowych w Krakowie. Według tego dokumentu mamy kilkanaście tras, które przecinają wzdłuż i wszerz Kraków i one stworzą w przyszłości spójną sieć dróg rowerowych w Krakowie. No, to studium zakłada, że w sumie tych podstawowych tras rowerowych ma być 226 km. Wychodzi na to, że już jesteśmy powyżej tej połowy wymaganych tras. Natomiast no wszystko zależy od tego, ile będziemy mieli pieniędzy w budżecie, żeby móc to studium realizować, żeby móc budować kolejne drogi rowerowe. Myślę, że jest zdecydowanie za mało ścieżek. Przynajmniej na mojej drodze, na przykład na zajęcia, to może jest jedna jakieś 500 metrów. Jest w miarę dobrze, powinno być lepiej, mam nadzieję, że będzie lepiej. I słyszałem, że są plany, żeby było bardzo dobrze. Jest dobrze, ale mogłoby być lepiej. Brakuje na przykład takich włączeń ze ścieżek do ulicy, nie? Takich zatoczek specjalnych, gdzie można by wejść rowerem i włączyć się do ruchu. No, patrząc na plany, to sądzę, że jeszcze dużo fajnych rzeczy się pojawi, natomiast no jeszcze sporo jest do zrobienia.
Myślę, że się poprawia, ale jeszcze jest wiele do życzenia, wiele do zrobienia. Kierowcy muszą też na nas bardziej uważać, ale nie jest najgorzej. No jeszcze dużo brakuje tutaj do zrobienia. Te trasy są poucinane, często no, jest kawałeczek, potem się zamyka, trzeba jechać gdzieś drogą, więc one są bardzo niespójne. Polepsza się, ale dalej trochę brakuje. Zdecydowanie za mała, więcej ścieżek, więcej nowych, lepszych tras. Nie tylko na terenie miasta, ale także typu jak Lasek Wolski, Lasy Tynieckie. Proszę pana, no poprawiło się znacznie, natomiast no dużo jeszcze potrzeba, bardzo dużo potrzeba. Przede wszystkim wzdłuż tych głównych ciągów komunikacyjnych, które mamy w stronę Nowej Huty. Myślę, że jest coraz lepiej i jest z czego wybrać, jeśli chodzi o trasy. Można wybrać taką trasę, żeby w większości przypadków poruszać się po ścieżkach rowerowych. Polecam po prostu podejść na kładkę Bernatkę, szczególnie jak jest ładny słoneczny dzień, i policzyć pieszych rowerzystów, którzy nią się przemieszczają. To odpowiada chyba samo za siebie. Po prostu jasne, oczywiście być może było kilka kładek, które byłyby o wiele bardziej potrzebne. Na przykład kładka przy Norbertankach na Zwierzyńcu. Kładka przy Muzeum Sztuki Japońskiej Manga. Tak, bo tam trochę dalej jest od najbliższego mostu, od najbliższej przeprawy. Ale już widzimy, jak sama kładka Bernatka, jak często jest używana i jak wprawiła ulicę Mostową oraz ulice, które są w pobliżu kładki i od strony Kazimierza, i również od strony Podgórza, jak one zostały po prostu, mówiąc kolokwialnie, rozruszane. Tam się pojawił ruch, pojawiły się i knajpki, i kawiarnie, i trochę sklepów, bo tam pojawili się ludzie. A rowerzysta czy pieszy jest doskonałym klientem. Kładka Bernatka była jak najbardziej potrzebna i jasne, ona była stosunkowo droga, ale każda przeprawa przez rzekę jest droga. No w porównaniu z budową takiego mostu, gdzie mamy dopuszczony ruch tramwajowy czy samochodowy, no to cena kładki jest niewielka, a kładka znacznie poprawiła tutaj własności komunikacyjne centrum miasta. Kładka Bernatka to jest pierwszy etap, tak naprawdę chcemy jeszcze co najmniej jeszcze jedną taką kładkę pieszo-rowerową zbudować. Chodzi o kładkę w rejonie Ludwinowa mniej więcej, która połączy mniej więcej teren przy dzisiejszym hotelu Forum z drugą stroną Wisły. Także ta kładka też jest w planach miejskich, wszystko zależy od finansowania głównie z Unii Europejskiej, ale będziemy się starać również to zadanie realizować w latach przyszłych. Super rozwiązanie. Przydałoby się jeszcze kilka takich w Krakowie, na przykład w okolicach Wawelu, czy też w hotelu Forum, to jak najbardziej. Nie no, kładka jest zarąbista, jest piękna w ogóle, fantastyczna. Uwielbiam kładkę. Bardzo mi się podoba i fajnie, że połączyła Podgórze wreszcie z Kazimierzem, to jest super. Fajny pomysł, super, że to powstało, to miejsce. Myślę, że się podoba wielu osobom, ale czy była potrzebna w kontekście tego, ile ona kosztowała, to trudno mi się wypowiedzieć. Myślę, że można było te pieniądze spożytkować trochę lepiej. Chyba tutaj widać, jak ruszyło wszystko, jak ona była potrzebna, jak tutaj, ile tutaj zawsze jest ludzi, jak od razu ta Mostowa całkiem zaczęła inaczej wyglądać, więc no, bardzo, bardzo była potrzebna. Jest taką atrakcją bardziej, wydaje mi się, znaczy bardziej ma funkcję taką mniej użyteczną, a bardziej no, taką osobliwością, która jest fajna, natomiast użytecznej funkcji myślę, że aż tak wielkiej nie spełnia. Bardzo wygodne, natomiast nie wiem, czy nie lepiej byłoby spożytkować pieniądze na stacjonarne drogi, bo i tak się można przemieścić po innych mostach. Jeszcze jedną na wysokości Mangi, żeby była. Proszę zobaczyć, że rower miejski to jest, jeżeli się nie mylę, 25 stacji, tylko w, tak powiem, w śródmieściu funkcjonalnym, a nawet troszeczkę mniej, czyli tylko w centralnych dzielnicach, w centralnej części miasta. I proszę zobaczyć, użytkownicy tego roweru, jak oni, znowu użyję kolokwializmu, wybuchli. To znaczy, w pierwsze dni było po kilkaset wypożyczeń, prawie 1000 wypożyczeń po prostu roweru miejskiego dziennie, od samego początku. A oczywiście była czkawka przy uruchamianiu. Zresztą media bardzo mocno tą sprawę relacjonowały, a w tej chwili widać, że nawet pomimo tego, że tych rowerów jest stosunkowo niewiele, stacji jest niewiele, jest to element infrastruktury, który po prostu działa. Ludzie chcą z tego korzystać, więc tak samo jest z infrastrukturą rowerową w ogóle tą nieistniejącą jeszcze w Krakowie. Jeżeli tak dużo ludzi jeździ, pomimo braku
olbrzymiego braku infrastruktury, to coś, co będzie, jeżeli po prostu połączymy rowerowo wszystkie dzielnice odległe Krakowa z centrum. Rower nie zastąpi na dłuższych dystansach komunikacji zbiorowej typu tramwaj, typu autobus, typu pociąg, ale on jest też wspaniały pod tym względem, że jest intermodalny. I tutaj wchodzi na przykład rower miejski, bo proszę zauważyć, że ktoś może dojeżdżać sobie, nie chcieć dojeżdżać z Wzgórz Krzesławickich rowerem, bo nie ma czasu, bo jednak to zajmie 45 minut, ale przy tym, jeżeli będzie szybki tramwaj jadący tam prędkością handlową 25-27 km na godzinę, co jest realne przy wydzielonych torowiskach, dojeżdża sobie w rejon centrum, przesiada się na rower, dojeżdża prawie że pod drzwi. No z wypożyczalni jesteśmy bardzo dumni. Wypożyczalnia ma swoją historię. Kraków jako pierwszy zastosował takie rozwiązanie w Polsce w 2008 roku. Później mieliśmy różnego rodzaju perypetie, przede wszystkim z firmami, które chciały prowadzić tą wypożyczalnię. Od zeszłego roku idziemy do przodu, staramy się rozwijać. W tym momencie mamy 30 stacji wypożyczalni KMK Bike i około 270 rowerów. W tym roku jeszcze kilka stacji mamy zamiar dokupić. Natomiast chcemy, by do Dni Młodzieży w Krakowie, czyli do 2016 roku, wypożyczalnia rowerowa objęła praktycznie swoim zasięgiem cały Kraków. Teraz jeszcze nam troszeczkę do tego brakuje. Docelowym wynikiem chcielibyśmy, żeby było 150 stacji, około 2000 rowerów. Jest to liczba taka docelowa. Nie wiemy, w ile lat do niej dojdziemy, ale chcemy sobie taki cel obrać i do niego dążyć. Że jest to inwestycja potrzebna, a nie tylko widzimisię małej grupki użytkowników czy urzędników, niech świadczą fakty. Codziennie ten rower miejski wypożyczany jest około 2,5 tysiąca razy. Mamy ponad 10 tysięcy aktywnych użytkowników, którzy zamieniają samochód, tramwaj bądź inny środek lokomocji na przejażdżkę rowerem, co sprzyja nie tylko rozładowaniu korków, ale też wpływa na dobre samopoczucie i zdrowie krakowian. W przyszłości chcemy również nagrodzić pasażerów komunikacji miejskiej możliwością preferencyjnego korzystania z rowerów miejskich. Chodzi o to, że użytkownicy krakowskiej karty miejskiej z jakimkolwiek biletem na niej zapisanym będą mieli włączany inny cennik. Chodzi o dodatkowe 20 minut na wypożyczenie, czyli w sumie 40 minut darmowych i złotówkę tańsza każda pozycja z cennika. Natomiast będziemy ogłaszać na stronie internetowej, kiedy ta opcja zostanie wprowadzona. Teraz już użytkownicy krakowskiej karty miejskiej mogą sobie zintegrować ją ze swoim kontem użytkownika KMK Bike. Wystarczy, że przy próbie pożyczenia roweru, gdy już mamy zarejestrowane konto, przyłożymy do czytnika swoją kartę. System powiąże nas, nasze konto z tą kartą, poprosi, byśmy potwierdzili to numerem telefonu i swoim PIN-em i od tej pory już nie będziemy musieli się logować do totemu, do stacji rowerowej, tylko wystarczy, że przyłożymy krakowską kartę miejską. To jest bardzo dobry pomysł według mnie, chociaż czasem jeszcze szwankuje system, ale ogólnie pomysł jest bardzo dobry. Super. Z tego, co widziałem, jakie są statystyki, no to jest jak najbardziej trafione. Bardzo dużo wypożyczeń, cały czas widać te rowery, także to też jest fajna inicjatywa miasta. Nie korzystam osobiście, no bo nie mam takiej potrzeby. Pewnie czasami bym mógł. Myślę, że to jest przerzucanie tematu, albo w zasadzie tworzenie tematu zastępczego, tak? Bo to nie załatwi sprawy. Bo żyjemy w takim klimacie, jak to mówiła minister Bieńkowska, że nam to nie załatwi sprawy. To jest bardzo dobra rzecz, wydaje mi się. Nigdy nie korzystałam, więc trudno mi się wypowiadać na ten temat. Myślę, że bardzo przydatne. Wiele osób, które nie mają, szczególnie studenci, gdzie trzymać rowerów, będą z tego korzystać. Jeżeli chodzi o referendum, to bardzo się cieszymy, że nasi politycy doszli do wniosku, że jeżeli są sprawy ważne, trzeba spytać mieszkańców, bo tak naprawdę miasto jest dla nich i miasto musi być współprowadzone przez mieszkańców. Bardzo się cieszymy, bo referendum pokazało, że chcemy być współgospodarzami, brać razem odpowiedzialność. A dodatkowo cieszy nas również to, że jest tak olbrzymie poparcie dla rowerów, czyli widzimy, że nasza praca ma sens i bardzo tutaj chciałbym w imieniu całego stowarzyszenia bardzo podziękować wszystkim krakowianom, którzy
poszli do urn i zagłosowali. Nie za bardzo wiedzieliśmy, co by było, gdybyśmy to referendum, można powiedzieć, przegrali, jeżeli chodzi o rowery, no bo na pewno nikt nie zrezygnowałby z budowy infrastruktury rowerowej, która jest po prostu w mieście potrzebna. Być może nie byłoby takiego nacisku na to, by tych pieniędzy z roku na rok przybywało coraz więcej. Teraz mamy bardzo wyraźne wskazanie na to, że nie tylko te 5 milionów złotych, nie tylko 10 milionów w sumie z tymi inwestycjami drogowymi, gdzie są też ścieżki rowerowe budowane, ale radni mogą spokojnie większe pieniądze na tą infrastrukturę rowerową wydawać i wiedzą teraz, że nie są to pieniądze wykrzyczane przez małą grupę aktywistów rowerowych, tylko że są to pieniądze, o które zabiega duża część krakowian. Myślę, że było potrzebne, żeby w ogóle krakowianie zastanowili się na tym, chociaż według mnie budowanie nowych ścieżek rowerowych rozumie się samo przez się, jest po prostu potrzebne, nie trzeba było o to pytać. Dobra inicjatywa, akurat w kontekście rowerów bardzo dobra. Tak, tak, oczywiście byłem i zaznaczyłem, że jestem za. Mówiąc krótko, chciałbym, żeby tych ścieżek więcej powstało, bo jeżdżenie obok ulic i samochodów i spalin nie jest fajne, nie jest przyjemne. Powiem szczerze, nie orientuję się. Wiem, że coś tam było, ale nie mam pojęcia. Bo to jest sprawa oczywista, że one muszą być, więc o to nie trzeba pytać. Bardzo mnie cieszy wynik i mam wrażenie, że było potrzebne i pozytywnie odbije się na stanie ścieżek rowerowych w Krakowie. Proszę pana, nie byłem po prostu bzdura. Uważam, że to jest podstawowa sprawa, jak pytać mieszkańców, czy chcą ścieżki rowerowe, czy chcą metra. Wie pan, wszyscy chcielibyśmy metro i wszyscy chcielibyśmy ścieżki rowerowe. Pytanie wydawało mi się dosyć retoryczne. Wiadomo, że wszyscy są za tym, więc po co o to pytać?